W dzisiejszym filmie wraz z Basią oraz Bartkiem będziemy rywalizowali między sobą w kustomizacji czapek. Ostatni film tego typu bardzo wam się spodobał, także będziemy kontynuować tą serię, tym razem w troszeczkę większym gronie. Zasady oczywiście są bardzo proste, na całość mamy 2 godziny. Przed sobą mamy koperty, w których znajdują się różne utrudnienia, ale nie tylko, bo może znaleźć się tam też również coś miłego. I będziemy je losowali co 10 minut. Tym razem będziemy musieli wylosować motyw przewodni. Nie będziemy mogli sobie samemu wybrać, tylko będziemy go losować na kole. Ja już miałem pomysł na to, już się przygotowałem. Ale może ci się uda, bo mamy też kategorię dowolną. Okej. Okay. Dobra Basia, teraz twój debiut. Zapraszam do losowania kołem fortuny. Oh yeah! Werble to miało być werble. Dobra. Bardzo sklej. Oh yeah! Co masz? Komiks. Komiks. Ej, bardzo fajny motyw. Można naprawdę fajnie zrobić tak czapkę. W komiksowym klimacie musi być. Cokolwiek to znaczy. Interpretacja własna. Będziemy mieli 15 minut na to, żeby zastanowić się nad projektem, tym, co chcielibyśmy zrobić. Dopiero wtedy będzie czas leciał, także masz teraz chwilę, żeby się zastanowić, poszukać sobie jakiejś inspiracji. A tymczasem Bartek losuje swoją kategorię. Dobra. O, to można było tak 2 razy zakręcić? Tak. Ej, stary, możemy się wymienić. Może być. Zarobiście, ja myślę, że świetnie ci pójdzie, Bartek. Barbie to mój konik. Teraz zobaczmy, co mi się wylosuje. O! Candy! Ej, to fajnie, to jest bardzo słodkie. Mi się podoba. Ty musisz zrobić w takim słodkim klimacie po prostu, tak? Tak, dobra, w takim razie mamy 15 minut na to, żeby się zastanowić, a wy w tym czasie, moi drodzy, możecie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał, żeby nie ominęło was żadne fajne filmy, które pojawiają się tu w każdy wtorek i piątek o godzinie 15 i zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów z kustomizacji w takim gronie. Dobra, każdy już sobie przygotował jakąś inspirację, także wydaje mi się, że możemy zaczynać. 2 godziny, czas, start! Oh yeah! Jaki macie pomysł ogólnie na zamysł swojej czapki? Ja na pewno bym chciała, żeby było wiadomo, że ta czapka jest moja. Albo napiszę swoje imię na środku. Ej, ja mogę zrobić, bo Barbie i tam Basia. No, jak kiedyś mieszkałam w Hiszpanii, to tam na mnie mówili Barbie. Bo ciężko było powiedzieć Basia i oni mówili Barbie. Ale myślę też, żeby zrobić coś z Bibi. Okej, okay, bo taka chciałabym. Dokładnie. I chciałabym po prostu zrobić ją w takim stylu komiksowym. Wydaje mi się, że moja czapka będzie najlepsza, no. Trzeba być pewnym siebie. Kochani, wiecie, no wasze na pewno też będą spoko. Ale nie tak spoko jak twoja. Cieszę się, że ty to powiedziałaś. Ja sobie zaczynam od pomalowania całkowicie mojej czapki. Chcesz całą malować? Tak. Pamiętasz moją czarną plamę na tamtym odcinku, którą zrobiłem? Ale ja będę robiła bardzo cienką warstwę, moi drodzy. Jestem już doświadczoną kustomizatorką, moi drodzy, także ja już wiem, co jest pięć i jak to powinno wyglądać. Chcę zrobić na nim takie plamy, znaczy plamy, poodbijać tak gąbką farbę, taką cieniutką warstwę, żeby to było takie ombre przechodzące w takie różne kolory. Ja nie wiem, jak to się nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi, co nie? Nie. Ale ja wiem, to jest najważniejsze. No ja generalnie nie mam tutaj co za bardzo wydziwiać i stwierdziłem, że zrobię na białej czapce napis Barbie i u góry ich logo, czyli taka dziewczynka z warkoczem. I to w sumie tyle, bo nauczony po ostatnim błędzie na duży projekt, nie starczyło mi czasu, także pójdę skromniej i może to być wygrana. A właśnie, co jest do wygrania? I kto w ogóle zadecyduje o tym, która czapka wygrywa? A czy zawsze musi być jakiś wygrany? Nie, no, ale motywacja jakakolwiek by się przydała. A co byście chcieli wygrać? Pieniądze. Czy... A tam się gdzieś wyjechała, co nie? Wiesz, ja bym myślała o takim budżecie, nie wiem, 100 zł. To w takim razie do wygrania będzie 100. A o tym, która czapka jest najlepsza, zadecydujecie oczywiście wy, widzowie, na moim Instagramie, na którą swoją drogą serdecznie was zapraszam, czyli w sumie tak naprawdę tradycyjnie tak jak zawsze. Teraz ja się tak bardzo mocno stresuję, bo chcę odbić teraz tą farbę tak delikatnie na tej czapce i porobi się takie plamki, że tak powiem. I boję się, że zrobię to za mocno i zwalę sobie całą czapkę. Dobrze to kryje. Generalnie w mojej głowie wyglądało to troszeczkę inaczej. To miało być takie bardzo lekkie krycie, a to strasznie mocno to zabarwiło. Więc teraz nie wiem, co zrobić w sumie. No dobra, no już zrobiłam plamy, to teraz trzeba jakoś z tego wybrnąć, co nie? Jako jedyna nie robię pierw jakiegoś projektu, tylko od razu lecę z farbą. Jesteś odważną dziewczyną, no. Doświadczona, moi drodzy, doświadczona. Ej, dobra, jak tu trochę porozcierałam, to wygląda to coraz lepiej. Ej, ale widzę, że wszyscy na razie używamy tylko różowego. No bo różowy jest najlepszy. Wszyscy mamy słodkie czapeczki. Ej, 13 minut już minęło, pierwsza koperta. Kto losuje pierwszy? Ja nie, ja nie. No ty tak, bo ty jesteś nowa. Proszę, brać kopertę, wybierać. Mi już tak dobrze idzie. Dobrze.
Aby to było coś dobrego, please. Kurde. Naryj gąbką. Ej, to tobie mogło się trafić. Tak, dla mnie to byłaby... A ja potrzebuję robić pędzelkiem, bo mam szczegóły takie. Dla ciebie różowa gąbeczka. Rozplanówka sztuka. Możesz ewentualnie przez 10 minut nic nie robić. Nie no, co będę nic nie robić? Nie jestem jakimś... Nierobiaczem. Właśnie. Ale gówno. Fajnie to wygląda. Moim zdaniem mega spoko, stara. To nie jest to, co chciałam zrobić. Ale zaraz zobaczę, jak to wszystko się połączy. Najwyżej po prostu pokryję wszystko różową farbą. No powiem wam tak, no na pewno pędzelkiem byłoby mi łatwiej. Ale jest to na pewno dość ciekawe, takiego wiecie, wyjście ze strefy komfortu. Spróbowanie czegoś innego. Oddalenie się od... Dobra. Dokładnie tak. Typowy coach z internetu. Brakuje mi takiej główki, na której moglibyśmy tą czapkę postawić. O, totalnie. Mamy jakiegoś balona czy coś? Mamy balony. A ja chyba robię to wszystko na różowo jednak. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało lepiej. Ja powiem wam, że ja myślę, że ja mam naprawdę dużo szansy, co nie? Ten się bawi balonem. Ta zamalowuje wszystko, co już zrobiła. No. Ej! No nadmuchałeś balony, gratulacje i co? Paczek jest zadowolony. Barbie. Ej, teraz będzie się na pewno łatwiej malowało. Tak. Czemu ty to zamalowałaś? Bo mi się nie podobało. Kobieta zmienną jest. Dobra, losuję kopertę. Ostra papryczka. O, misiu, twoje ulubione! O, wtedy będzie jeszcze bardziej hot. I like it. Ja będę mogła też jedną? Ale to jest kara. Tak. No, ale ja bardzo lubię ostre papryczki. Wiecie, jaki jest problem? Te papryczki były kupione na jakiś odcinek, który nagrywaliśmy z 2-3 miesiące temu. I nie wiem, czy sobie... ale one dają. No, nienawidzę ostrego. To fajnie jest? Dobrze się bawisz? Pociesz się już? Oczy ci zaraz wyjdą? Ona nie była aż taka ostra. Idę po mleka. A nie ma już mleka. Ten śmietanę je. Dla mnie zjedzenie czegoś ostrego, tak żeby ci aż wypalało twarz, to nic przyjemnego, zero przyjemności z jedzenia. A niektórzy lubią. No ale to też zależy chyba od tolerancji na ostre. To ja jej nie toleruję. Myślałam, że te 2 godziny to będzie bardzo dużo. Coraz bardziej w to wątpię. Dobra, mój napis już jest skończony, no teraz została tylko postać. Ja serio się wyrobię w niej godzinę. A ja na serio fajnie ci to w ogóle wyszło. Dziękuję. Ile kosztowała taka jedna biała czapka? Dyszka. W takim słoiczku jest 50 ml farby. Wydaje mi się, że na mój projekt idzie 4-5 ml. No, no, dawaj matematyku. 120 zł za 10 czapek, musiałbym je sprzedawać tak za 3-4 dyszki. Dobry biznes by to był, nie? Wydaje mi się, że nikt by tego nie kupił od ciebie. Dobra, po filmie wrzucam to na OLX-a. To ja też wrzucę i zobaczymy, kto więcej... Ale moją podlinkuję w opisie, a twoją nie. Kolejne 10 minut minęło. To teraz ja? Tak. Wyznanie. No to słuchamy, coś? Okej, spicy! Coś, o czym nie wiem ja i Basia i widzowie. Wiecie, ale ty Bartek wiesz o mnie wszystko. No to ewentualnie widzowie nie mogą wiedzieć. Muszę się chwilę zastanowić, w tym czasie nie mogę malować, tak? Tak. Jako dziecko byłam bardzo mocno przedsiębiorcza i szukałam wszędzie pieniędzy. No i pewnego razu poszłam sobie na taką skarpę i pozbierałam tam jabłka i poszłam z nimi do warzywniaka, żeby je sprzedać. I co, sprzedałaś? Kupili je! Gdzie ta twoja przedsiębiorczość? Nie mam pojęcia, odpłynęła. Potrafiłam chodzić i sprzedać takie Hot Wheelsy po sąsiadach, albo chodzić i pytać się, czy ktoś ma coś na ognisko. I zbierałam kiełbasy i potem organizowałam ognisko dla całego osiedla. Ej, dobra, ja w sumie... że skończyłem. Weź mnie nie denerwuj. Nie no, Bartek, stać ci na więcej. A co tu mogę dorobić? Teoretycznie cały mój zamysł początkowy jest skończony. Stary, kryształki. No właśnie, zobacz ile tam masz ładnych rzeczy. O, zarąbisty pomysł. Okej. Okay. Ogólnie wydawało mi się, że ten motyw, który wylosowałam, jest dosyć łatwy, ale ciężko mi jest tutaj coś zrobić twórczego. Może pomyśl, z czym ci się kojarzy candy jeszcze? Z donutami. No to może idź, stara, w jakiś porób jakieś posypki, wiesz, drażetki. Jak ona jest kochana, że ona mi pomaga, co nie? Żartowałam. Beznadziejny jednak jest ten pomysł. Ej, ale bardziej mi się to podoba, niżeli koszulka. Tak? Tak. Ja też się lepiej bawię. Nie, nie, nie! Wcześniej była ciemna, teraz jest jasna. Nie. Fasolka wszystkich smaków. Oby to były żygi, oby to były żygi, oby to były żygi. A odwrócona psychologia, tak? Tak. Nie, kapysznutka. Ja tyle razy jadłam te fasolki i nigdy nie trafiła mi się dobra, czaisz? To może wezmę jeszcze jedną. Dobra, spoko. Każdy jest cwany, póki nie trafi na coś niedobrego. No ale teraz możemy ci zaliczyć, bo była niedobra. No.
Ja nie wiem, ja stoję w miejscu, wam powiem, i ja nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Ej, a co to jest? To są kryształki, koraliczki, dużo różnych ładnych rzeczy. Dobra, próbujemy na ten klej coś nałożyć. Ej, szczerze? Wygląda to zajebiście. O, ale słodko. Ja powinieneś cały daszek tak zrobić. Ja się nie spodziewałam, że Bartka czapka tak. Ej, serio? To nie? I co, wygląda już jak Duda? No, w sumie trochę tak. Jakby się tak dobrze przypatrzeć. Ej, a czy przypadkiem ktoś się powinien losować 4 minuty temu? No nie wiem, ty jesteś pilnowaczem czasu. I to chyba ja. Tak, koper będzie dla was wystarczająco. Także już na pełną godzinę po prostu wezmę kopertę. Okej. Równo godzina do końca. Oby coś beznadziejnego, oby coś beznadziejnego. Maluj słabszą ręką. Czyli w tym wypadku lewą, ale ja już nie maluję. Muszę przyczepiać swoje serduszka lewą ręką w takim razie. Dobra, no generalnie do tej pory na przykład lewa noga u mnie służyła tylko do wchodzenia do autobusu, a lewa ręka jedynie do trzymania telefonu. Także no, zobaczymy jak to pójdzie, ale nie powinno być źle trafić. Nałożyć. Dobra widzowie, moja czapka zaczyna jakoś wyglądać. Robi się to rzeczywiście taki motyw candy, bo w pewnym momencie już totalnie straciłam wenę i poszłam w innym kierunku niż chciałam. I nawaliłam tutaj dużo różnych słodyczy, donatów, lodów. I to będzie czapka z takim samym motywem, jak ostatnio robiłam tort. Ooo, faktycznie! Będzie pasowało. A ty jak tam? A no, tak jak zaczynaliśmy, czyli jest zajebiście, no. Mam najlepszą czapkę. Po prostu. Ale fajnie mi się to na maksa robi. Mam wrażenie, że coraz lepiej to wygląda. I dlatego jestem podekscytowana, że to wygrałam. 100 zł dla mnie. Ale niektóre rzeczy manualnie faktycznie ciężko się robi lewą ręką, nie? Ja zdam sobie sprawę z tego, że nie potrafię myć głowy. Czekaj. Nie, ale serio. Kram, że nie umiem drugą ręką myć głowy. To robisz takiego szuruburu. Jedną ręką. Co? To powinno być to wyznanie. Nie mogę patrzeć na tą moją czapkę. To jest tak beznadziejna. O co chodzi z tym paskiem tu? Ja go zrobiłam po to, bo jak malowałam ten różowy daszek, to maznałam tą farbą tutaj i tak już zostało. No jest beznadziejna, no co będę ukrywać jakby. Ja już nawet nie łudzę się na wygraną. Tutaj już widzowie wiadomo, że walka jest pomiędzy Bartkiem a Basią. Ale to tylko dlatego, że dam infory, tak? Wisienka na torcie. No i można powiedzieć, że moja czapeczka jest gotowa. Także dziewczyny, ja was zostawiam. Ja już losować nic nie będę. Ej, dyskitu. I wszystko zostaje u was. Jestem cała spocona, wy? O, widać, że tryharduje. O! Gorzej już nie będzie, widzowie. Także biorę na klatę wszystko. Maluj tylko palcami. O mój Boże, czyli może być gorzej. Tak mi jest szkoda moich paznokci nowych. Ja ci mogę pomóc. Proszę, maluj. Twoimi palcami? Tak. O, bestii. No ma nowe paznokcie, no. To jest najlepszy chłopak ever. To daj palce, ale tego najmniejszego masz duże palce. W ten różowy. Włóż, zamocz. Ciężką mam rękę? Nie, bardzo precyzyjną. Ja nic nie będę narzekać, bo wiecie, tak to bym miała całe uwalone paznokcie. A ty masz palec precyzyjny, Bartek. Ja maluję palcem Bartka już do końca odcinka. Włóż palec tutaj. No merdu, merdu. Śmiało, nie krępuj się. I teraz wkładamy tutaj w drugą gałkę loda. Dobór słów jest naprawdę bardzo niefortunny. Myś mocniej. Naprawdę? Wy to robicie specjalnie? A co? Ale o co ci chodzi? O co ci chodzi? Ale to ty maluj, no ja tylko trzymam palucha. No ale dobrze, dobrze nam idzie. Daj jej palec, a weźmy całą rękę. Bartek! Co zrobił? Nic nie zrobił! Ruszył palca, miał jakiś skurcz palca i mi pomazał! Kochana, gorzej naprawdę nie będzie. Cała moja praca w tym momencie zepsuła się. Tak, to przez to. Dobra, ja teraz odpoczywam. To mogę je umyć? Dobra, to ja was dziełkę zostawiam w takim razie tutaj, nic tu po mnie. No nareszcie. Nie, bez, nie, proszę, proszę, tylko nie czapkę, tylko nie czapkę. Bierz wszystko, byle nie czapkę. Bawcie się dobrze i widzimy się na podsumowaniu. Losowanie. Nie, 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 nie. Tak. Tak, to znaczy, że ja już mogę malować pędzlami. Ja ci, Basia, wybiorę. Ja ci nawet otworzę. Oj, jakie długie. Odpowiedz na 3 pytania. Za odpowiedź minus 5 minut. Nie, please, please. Nie, ja nie mogę mieć, bo ja jestem, ja mam czasem chłodną pracę. Na szybko, bo nie mam nic wymyślonego. Czy lubisz geografię? Nie. Okej, okay, w takim razie, stolica Portugalii. Lizbona. Dobrze. Jaki jest najwyższy szczyt świata? Mount Everest. Dobrze. Lubisz tablicę Mendelejewa? Szczerze? No tak średnio. To jaki symbol ma złoto? C. No. Nie. No. Tak? No. CN. Nie. Czyli Basia ma minus 5 minut. Widzicie, widzowie, trzeba się uczyć. Bez tego będziecie głupi. A kto chce być głupi? No ja na pewno nie.
O, brzmi jak nowe wyzwanie dla mojej przyjaciółeczki kochanej. To chyba o mnie mowa. Użyj koloru wybranego przez przeciwnika. Basia, czyń powinność. Ja używam teraz czarnego. Gdzie mi tu będzie czarny pasować? Wiesz co? Kopiącego się nie leży. Kopiącego się nie leży. Ale ja właśnie uważam, że no Wiktoria już miała tyle przeciwności losu i z nich wychodziła, że uważam, że z czarnym sobie też poradzisz. Nie zrobisz mi tego. Właśnie zrobiłam. Masz użyć czarnego i tyle. Dobra. Możesz sobie zrobić czarną posypkę czy coś. Dobra, użyję czarnego. Bardzo ładnie to teraz wygląda, nie uważacie? Dawaj, Basia. Koperta? Tak. Czy jesteście na to gotowi? Już ty. 20 złotych! No, to musisz udać. Dlaczego? No, to dla mnie. Dlaczego? Nie no, że 20 złotych. Nie, powaga? Że musisz dać Bartkowi, no. Nie no, wygrałaś wielkie, no, tak? Ale tak. W czepku urodzona. Praktycznie nie miała żadnych utrudnień. To weźże jeszcze jedną kopertę, co? Dla widza. No co, dla widza nie weźmiesz? Ach, widzu. No jasne, że wezmę. Co jeszcze miłego siebie przydarzy? Użyj brokatu. Tylko nie to. Czyli naprawdę muszę użyć brokatu? O, jakie słodziutkie, patrzcie, to są takie małe słoiczki. No ja użyłem tego na swojej czapce. No wiem, to wygląda zarąbiście. Dobra. Panie i panowie, wielki moment. Pamiętajcie, zawsze lepiej mniej i potem dodać więcej niż... niż walnąć i zepsuć. Wydaje mi się, że te kropeczki dopełniły kwintesencję tej czapki. Co nie? I teraz wygląda to... naprawdę komiksowo. Nie, mówimy o drugiej rzeczy, nie o twojej. Sorry. Ale tak, w twoim przypadku również. Wydaje mi się, że wygląda to lepiej. Nie mówię, że dobrze. Ale że lepiej, co nie? Dobra widzowie, stwierdziłam, że w sumie wszystko jedno ryzykuję i robię napis. Będę inspirowała się czymś takim po prostu. I mam nadzieję, że to dopełni całą moją czapkę. Wiktoria, ostatnie losowanie. Namaluj kwiatka na swojej czapce. Jakby za mało się tutaj działo. A tobie właśnie zostały 4 minuty. Ale na szczęście już kończę, tylko tutaj rozgarniam brokat. No i to jest wielkie boom, jak w komiksie. Bibi! Dobra, widzę, zostały mi 2 minuty, także robię szybko kwiatka. Ale jeden kwiatek będzie wyglądać tak smutno, tak nieparzyście. O. Także dodam sobie takie 2-3 kwiatki i będzie cacy już wszystko wyglądało. 3, 2, 1! Jest! Dobra widzowie, tak prezentuje się moja czapka. Wydaje mi się, że wygląda ona trochę lepiej niż przez cały ten odcinek. Ej, a wyglądam jak dostawca lodów albo coś? O, no! Musisz w niej teraz chodzić przez tydzień. Dobra, idziemy na Instagrama. Dobra, moi drodzy, minęło już sporo czasu, także wydaje mi się, że czas sprawdzić wyniki naszego głosowania. Jak myślicie, kto wygrał? Basia chyba. No i? Ten, ta, ta, ten. Basia, no. No Basia, jak to tylko 18% mi dali? Ja pierdzielę. Nie, no wydaje mi się, że tutaj wygrana jest jak najbardziej zasłużona. Basia zrobiła naprawdę bardzo ładną czapkę. Dziwię się, że ja jestem na drugim miejscu. Ja się dzisiaj świetnie bawiłam, bardzo wam dziękuję za wzięcie udziału w moim odcinku. Basia wygrała dzisiaj 120 zł. A wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z kastomizacji z Basią i Bartkiem. A my widzimy się niedługo. Pa, pa! Pa.